Moim fantastycznym gościem dzisiaj jest Chris Niedenthal, który wita się w ogóle z ludźmi. Krzysiek. Krzysztof, więc to Chris jest. Znaczy, mi jest łatwiej. Chris. Jeżeli ja mówię, skoro jestem, ja się nazywam Christopher oficjalnie po angielsku i z tego skróciłem na Chris, ale Polacy mówią Chris. I ja, a ja mnie nie wypada powiedzieć osoby Chris, bo wiem, że musi być Chris. No tak. Więc się przedstawiam jako Krzysztof właściwie. O wiele łatwiej. No tak, masz rację. Właśnie to zauważyłem, czy gdzieś tam nawet słyszałem o tym. Tak. Oficjalnie pod zdjęciem to jestem zawsze Chris, ale póki nie trzeba tego mówić. Tak. Tak. Na początku zazwyczaj zadaję takie pytanie, które chciałbym od ciebie też usłyszeć i brzmi ono, kim jesteś? Tak. To jest trudne pytanie oczywiście, bo znaczy bardzo łatwe, ale bardzo trudne. Bo urodziłem się fotografem właściwie. No proszę. Jakoś nic innego mnie nigdy nie interesowało. Poza perkusją może, ale tak, jest jakoś od młodego wieku zainteresowałem się fotografią i tak to mi zostało, więc właściwie jestem urodzonym fotografem. Chociaż wiem, że dostałeś mały aparat jakiś bardzo prosty, tam to było z okazji jakiegoś egzaminu, tak chyba? Dobrze pamiętam? Ja tak, w Anglii jak się ma 11 lat, trzeba zdać, chyba teraz też, już nie wiem, ale wtedy to było tak, że trzeba było zdać egzamin, który by zmienił twoje całe życie właściwie. To jeżeli zdałeś, to poszedłeś do lepszej szkoły, jeżeli nie zdałeś, to poszedłeś do gorszej szkoły. Więc ja cudem jakimś, a nigdy nie byłem orłem, jeśli chodzi o naukę, to jednak zdałem i dostałem ten aparat od rodziców. Tylko ja nigdy nie pamiętam, czy ja prosiłem o to, że jak zdam, to proszę mi dać aparat. Bo coś nie sądzę, żeby tak było, ale może tak było, ja nie wiem, ja już nie pamiętam. To potem pewnie twój tata to trochę przekinął, że dostałeś ten aparat, bo z tego co tam gdzieś w którejś rozmowie słyszałem, on jako prokurator miał raczej inny pomysł na ciebie. Przed wojną był prokuratorem w Wilnie, zresztą był wiceprokuratorem Wilna i dla niego zawód fotograf to żaden zawód właściwie, więc on nie był zadowolony, znaczy nigdy mi nie przeszkadzał w tym, ale on chciał, żebym miał jakiś mądry zawód, jak każdy ojciec właśnie, że lekarz, tylko on chciał, żebym poszedł na ekonomię właśnie. Czemu? To jest ciekawe, właśnie, że jakby ludzie nie wierzyli, że fotograf to może być zawód, nie? Tak, no tak, tym bardziej w tamtych czasach, kiedy fotografia zaczęła rozkwitła właściwie, no to wtedy, znaczy tata przyjechał do Anglii na początku wojny, czyli lata 40, ale wtedy właściwie już te wszystkie life'y i wielkie pisma, i w ogóle różne takie pisma były bardzo popularne. Tylko że tata właściwie myślał, no czytał gazety właściwie i widział, że są zdjęcia, ale jakoś nie myślał, że to ktoś robi właściwie. No tak. Nie wiem, a tym bardziej nie jego syn. Co ciekawe, mój tata to samo usłyszał kiedyś właśnie od swojego ojca, żeby wziął się za konkretną robotę, a nie i przestał robić zdjęcia. A przestał. A jeżeli w ogóle być fotografem, to wtedy trzeba mieć studio polifoto, jak było po wojnie w Polsce. Polifoto i robić portrety, paszportowe zdjęcia do dokumentów i tak dalej, bo jest śluby. I tak dalej, bo to co najmniej jest konkretne coś. Tak. Dobrze. Czyli ta fotografia, to wiem, że tak u ciebie poszła. Dużo o tobie się naprawdę nasłuchałem, naczytałem, więc jakby takie tak. Ale lubisz, jak tobie się robi w ogóle zdjęcie? No my się trochę przyzwyczaiłem do tego, ale to jest głupie rzeczywiście. Znaczy głupie uczucie, bo fotograf wie, co drugi fotograf robi i myśli i po prostu ty wiesz, co ja myślę. A ja wiem, co ty myślisz i właściwie to są dwie różne rzeczy, ale... Jakieś się takie dwie energie spotykają tak, jakby... Tak, ale nie narzekam oczywiście, ale to jest trochę głupio być po tej stronie kamery. Dokładnie, tak. I jeszcze widziałem ten twój grzebek cudowny w kieszeni, który masz, jakby przyczesałeś włosy, co jest urocze dla mnie po prostu, bo dokładnie robił to mój tata. Tak, a już to, co ludzie nie noszą grzebyków? Znaczy, akurat nie musisz, bo gdyby nie masz jak czesać. Tak, ale urzekło mnie to strasznie, wiesz, po prostu, bo mój tata też miał właśnie ten widelec, wyjmował rzeczy z kieszeni. Tak. I ten grzebyk nosił ze sobą. A czy ty fryzurę w ogóle jakoś zmieniałeś ostatnio? Bo tą burtkę to widziałem, że ze młodych czasów też miałeś. Znaczy ja dopiero jak poznałem przyszłą żonę, to ona powiedziała, może trochę się coś może ukryć siebie trochę. I może będzie lepiej, jeżeli zapuścić brodę. A ja nigdy o tym nie myślałem. W ogóle nie wiedziałem, że mam w ogóle zarost takikolwiek. Więc i zapuściłem właśnie, jak z kolegami pojechałem do Wieliczki, do kopalni.
soli, żeby zrobić tam zdjęcia przez kilka dni i tam zapuściło, tam ciemno, nikt mnie nie widzi. Właściwie wyszedłem z tej kopalni właściwie z czymś tam, co brodą właściwie. I tak zostało. Tylko czasami miałem tutaj ścięte, a czy teraz mam ścięte, a czasami miałem pełne tutaj. Okej. Okay. I szukałem właśnie zdjęć z młodości gdzieś w internecie, ale nie za dużo ich jest. Także to tak? No jakoś mało jest takich twoich z lat młodości. To właśnie z Wałęsą razem, jak stoicie sobie gdzieś zarazem i... A tam był jest jeden, tak, ja się przy pomyłku ogoliłem właściwie. Ja się zacząłem czeskam golić i tak wyszło, że musiałem wszystko golić i w ogóle syn mnie nie chciał do domu wpuścić. Bo zobaczył. Cię nie poznał. Bo nie poznał, nie. Tak, nie. Broda jest dziwną rzeczą właściwie. No właśnie... U niektórych to jest tak, że mogą zgolić się, zapuścić i jak gdyby nie ma, nic się nie dzieje, ale ze mną, jeżeli ja zdejmę brodę, to... No to ciekawe. Czymś zupełnie innym. To ciekawe, jak to właśnie zbiera też nasze poczucie, że się zmieniamy. Czy my do tych zmian jesteśmy przyzwyczajeni, czy właśnie nie lubimy zmian za bardzo w życiu? Ja nie lubię. Nie lubisz zmian? Czy jakby ktoś, fryzjer, chciał namówić na zmianę fryzury, panie Krzysztofie, to by zmienił? Nie. Z czego to wynika takie przyzwyczajenie, jak myślisz? Z tych takich jakby powielanych schematów, wiesz, nie? Tak, no nie wiem, no boję się takich rzeczy. Po prostu nie. I rzeczywiście mam tą samą fryzurę, jeśli można tak powiedzieć, tylko że miałem kiedyś dłuższe włosy. Sam się zdziwiłem, że miałem takie długie włosy, to jest dziwne, że ja nie wiedziałem, że mam długie loki, ale sama bazowa fryzura zawsze była ta sama. To jest ciekawe, nie, że się boimy tych zmian. A jak byłem bardzo młody, to miałem tak jak ty. Wczoraj też słuchałem jakiegoś takiego właśnie wywiadu, rozmowy z tobą, w której powiedziałeś, że w sumie to ty, nie pamiętam w jakim to kontekście było, ale, już wiem. Tomasz Raczek, prawdopodobnie to było z nim rozmowa. Tak. Zapytał się ciebie, czy czujesz się w ogóle odważny. Ja tak sobie też myślę, przecież wchodziłeś w takie rzeczy, choćby i w tej stoczni, i w ogóle jakby w te momenty. A ty powiedziałeś w tej rozmowie, że ja raczej jesteś tchórzem. Tak, ja to myślę, że tak, ale jak trzeba, to trzeba po prostu, więc na tej zasadzie. Tak, ja się jak zawsze opowiadam, jak musiałem wejść do tej stoczni w 80 roku, bo nikt, wszyscy pamiętają, że tam cały świat tam był. No właśnie. Dziennikarski. Zrobiłeś to jakby... Ale jak ja tam byłem jako pierwszy, drugiego dnia strajku, to w ogóle nie chcieli wpuścić, a ja się bałem, że jak tylko wejdę, to jeżeli wyjdę, to mi momentalnie zaaresztują za szpiegowstwo właśnie. No wiem, i tam jeszcze wszedłeś z tym znajomym dziennikarzem. Nie było, tak. Jego, namówiłem ich, żeby jego wpuścili i potem namówiłem ich, jak sobie zastanowiłem się, co ja robię, a nie chciałem się kręcić tam, bo bałem się, kto jest w tym tłumie. I powiedziałem im, że właśnie może mnie wpuszczą, bo jest, on nie zna polskiego, więc może wejdę jako tłumacz. Dobry to był tak wytrych do całej sytuacji. Dobry, ale potem jak już wszedłeś za tę bramę, to faktycznie zacząłeś robić te zdjęcia? Miałeś taką pozwolenie? Oni zakazali. No właśnie. Że może pan wejść i tłumaczyć, ale nie może pan robić. Ale ty rozumiesz, że robiłeś. Oni się bali tak samo jak ja się bałem. Ale ja w pewnym momencie nie wytrzymałem oczywiście. Czyli rozumiem, że po prostu już... Tak, nie, to ja, po prostu było tak wiadomo, że coś bardzo ważnego się dzieje. Jak siedziałem w tej sali BHP właśnie z Wałęsą, ja nie wiedziałem, kto to jest Wałęsa, ale siedziałem obok niego i tłumaczyłem, jak on negocjował z dyrektorem stoczni jeszcze, nie z rządem, z partią. I widziałem, że on bardzo dobrze to robi właśnie, że wokół małego palca może tego dyrektora związać, ale i wiedziałem, że coś bardzo ważnego się dzieje właśnie, że to nie jest typowe, że w Polsce, w państwie socjalistyczno-komunistycznym, że jest strajk takiego wielkiego przedsięwzięcia właśnie, takiej fabryki wielkiej. Tak samo. Wiedziałem, że to coś, jeżeli ja stąd wyjdę, nic nie robiąc, to po prostu będę do niczego. Zmarnowany czas, tak. A tłumaczyć? To znaczy, że nie jestem fotografem prawdziwym, więc w końcu wyciągnąłem aparat i kilka zdjęć zrobiłem. I nie mieli problemów z tym wtedy? Nie, już poszło wtedy. Tak, dokładnie. Ale dużo nie zrobiłem i Lecha wtedy nie sfotografowałem, bo on gdzieś uciekł i już go nie widziałem. No ale potem z Lechem Wałęsą to tam bardzo dużo było chyba tych zdjęć, tak mi się wydaje, z tego co przynajmniej widzimy. Natomiast tutaj jeszcze chcę wrócić do tej twojej uważności, chciałbym się zapytać, bo jakby dla mnie fotografia, jakby to jest takie nieustanne, otwarte oczy na to, co się dzieje dookoła, co zauważamy. I tak jak pamiętam, że opowiadałeś, że też zbliżałeś się pod to słynne już kino Moskwa, to ty już czułeś, czyli właśnie czułeś, że tam się coś dzieje. Jakby to jest coś ciekawego w tobie, w nas, w tych, którzy robią zdjęcia już na jakimś tam, powiedzmy, poziomie tej rozwiniętej uważności takiej, co nie? No takie kojarzenie właśnie, trzeba kojarzyć. Tu coś się dzieje, nie? Tak, właśnie, bo normalnie fotografowie nie lubią zdjęć, gdzie trzeba czytać te zdjęcia, w sensie, że jest tekst na zdjęciach, ale tutaj jak byk po prostu był ten... Gotowy temat, tak. I słowo Moskwa, i słowo czas apokalipsy.
I ten żołnierz, który wtedy kierował ruchem, na szczęście tyłem do mnie, na Rakowieckiej, na skrzyżowaniu. Ja już wtedy z samochodu zrobiłem zdjęcie, żeby mieć to, bo już widziałem, że to już jest dobra zbitka. Ale nie widziałem tego Scotta, który tam stał za drzewami. I powiedziałem właśnie, byłem z kolegami, bo to ja nie jestem jedynym autorem tego zdjęcia, ale jestem w sensie, ojcem przestępstwem tego zdjęcia. W tej sytuacji całej tak naprawdę. Z przodu i widziałem to. Nie, bo ja zakładam, że ten kadr konkretny najsłynniejszy, no to zrobiłeś ty, ale wspominałeś w którejś chyba rozmowie po prostu, że tam ogólnie było parę osób, które robiło... A czyli ten amerykański fotograf ze mną zrobił to samo, bo razem weszliśmy na tą klatkę i polski okay. fotograf Piotr Jaksa, wtedy jeszcze Kwiatkowski. Razem ze mną to zrobił, on był bardziej filmowcem niż z fotografem, ale też zrobił. I wszyscy to zrobiliśmy, tylko tyle, że jakoś dla Polaków to moje zdjęcie zostało. Nie wiem dlaczego właściwie, ale tak. Ale poza tym ja zawsze się uważam ojcem chrzestnym tego zdjęcia, jako że ja zauważyłem tak, tę całą sytuację, okay. bo byłem z przodu samochodu. Dlatego właśnie myślę sobie, że jakby powiedziałeś w tej rozmowie, że jesteś tchórzem, no to dla mnie to jednak mimo wszystko, że to ty się potrafiłeś wpakować właśnie od stoczni przez te wszystkie historie w stanie wojennym, to tchórzem bym siebie raczej nie nazwał, ale wiem, że też widziałem też jak... Ale nie jestem takim brawurowym człowiekiem, który pędzi wojnę. Czy to nie jest wynika właśnie, widzisz, z jakiegoś wychowania, takiego bycia z twojego pokolenia, Chris, że troszkę jakby się, nawet nie, że wstydzimy, tylko tak nie potrafimy... Nie wiem jak to nazwać, że nie, że się wstydzimy, ale też, że nie chodzisz z głową, patrzcie, ja to zrobiłem zdjęcie, jaki jestem super. Tak. Bo widziałem też na przykład jakieś tam sceny, jak była jakaś wystawa twoja niedawno jeszcze u Moniki Ney bodajże, to też widziałem pewnego rodzaju zakłopotanie, kiedy ktoś cię chwali, po tylu latach, mówi mistrzem, nie? Jakby to jest takie coś, co mamy. Ja nie mówię, żebyś ty stał, patrz, to moje zdjęcie, wiesz co chodzi, ale znowu też widziałem w tobie takie właśnie skrycie trochę, kurczę, no ja co? Ja też mam problem ze słowem artysta właśnie. Ja mówiłeś, ja tak. Ja nigdy się tak. nie przedstawię, że jestem artystą. Myślę, to, jeżeli ktoś mi powie, że jestem artystą, no to fajnie, ale jeżeli ja tego w życiu tego nie powiem, ja jestem po prostu fotografem. I rzemieślnikiem, tak? To znaczy takim zaawansowanym rzemieślnikiem. To też właśnie zauważam w tym twoim pokoleniu, ale też sporo my, nie wiem jak twój syn Filip, czy też po tobie jakby to jeszcze przeszło, bo to pokolenie myślę, po nas. Tak, może tak, bo no, chociaż się urodził w Polsce, ale ma tę angielskość w sobie, ja nie mam wody angielskości, poza tym, że tam się urodziłem i wychowałem i wyedukowałem, ale ta flegma brytyjska gdzieś tam jest i on jakoś też chyba to przejął po mnie. Tak. No i ja właśnie też podobne takie rzeczy czułem po swoim tacie właśnie, że on, czy jakby, nie wiem, nie potrafiłem się jakoś do końca chwalić, być dumny w jakoś taki, nie wiem, spokojny tego sposobu, jakby to, nie wiem jak to powiedzieć, choroba dzisiaj, wiesz, jakby, że naprawdę docenić to, co zrobiliśmy, nie? Tak, no, to po śmierci to, mam, to już nie zobaczymy nawet tego, tak. wiesz, być dumnym z tego, co nam się udało, dlatego ja sobie mimo wszystko powiem ci, często wracam do tego, co zrobiłem, żeby sobie zobaczyć, kurczę, że trochę się zrobiło, dlatego też się ciebie o to pytam właśnie, czy ty... A tu właśnie mój syn mi pomógł w tym momencie, przez to, że chcę otworzyć własne, właśnie otworzył własne wydawnictwo, ale pierwsza książka będzie moja. Jako, że tak? z tatą zawsze najłatwiej zacząć. Super. I to będą zdjęcia, to będzie czarno-biały album, a ja jestem raczej znany z koloru niż... No właśnie. Ale jak przyjechałem, to są lata 70, PRL lata 70, kiedy ja przyjechałem jako młody, niedoświadczony, zupełnie zielony fotograf, który się jakoś wcisnął w to środowisko. Też słyszałem i się śmiałem, jak to opowiadałeś, że wszyscy myśleli, że ktoś przyjeżdża z zagranicy, Chris Niedenthal, no to na pewno doświadczony, a ty byłeś, jak powiedziałeś, zielony w ogóle. Dopiero ty po szkole. Ja dopiero się tutaj nauczyłem fotografować. Tak naprawdę, bo ta szkoła to moja fotograficzna, no to... I tutaj pewnie... Dzisiaj chyba są lepsze te szkoły niż wtedy, ale wtedy niby to była najlepsza szkoła fotograficzna w Anglii, ale bez przesady. Ja nie dużo się nie nauczyłem. I o slajdach tutaj zakładam, że ludzie sobie mogli raczej bardziej marzyć wtedy, jak ty przyjechałeś z tym. Tak, ja też mogłem marzyć, bo ja dlatego robiłem na czarno-białych filmach na początku. Potem... Ja nie miałem pieniędzy w ogóle. Aha. Chociaż żyjąc w Polsce wtedy dzięki czarnemu rynkowi te funty miały swoją wartość, więc ja nie byłem może aż taki biedny, ale nie byłem bogaty. A filmów nie można było tak sobie pójść do sklepu i kupić, właśnie, może do komisu gdzieś tam coś kupić, ale... O, możesz tak chwilę zostać podparty oburącz? O tak. Znaczy dalej sobie oczywiście chętnie porozmawiam z tobą, I dopiero jak zacząłem... Tak, więc te pierwsze lata, ja robiłem trochę koloru oczywiście wtedy,
I to jest w moim archiwum, ale to, co Filip wyciągnął, to właśnie zdjęcia czarno-białe, które ja właściwie nie widziałem od początku. Właśnie ja zrobiłem je 40-50, bo ja już będę 50 lat w Polsce, 50 lat temu i się robiło te zdjęcia, robiło się stykówki, może jedną odbitkę, dwie odbitki, tak. I się chowało do szuflady właściwie i on to wszystko wyciągnął z moją asystentką i okazuje się, że tam jest chociaż to były moje początki, ale to jest niezły materiał, muszę powiedzieć. Sam się chwaląc w tym momencie. No to dobrze, właśnie o tym mi chodzi. Będzie tak, tak, tak. Ja sam się nie mogę nadziwić, że jednak całkiem niezłe zdjęcia robiłem. Czyli że coś tam robiłem. Tak, tak. I to jest Polska, właśnie PRL, lata 70. w czarno-bieli. Nieznane zdjęcia, ale nieznane na tyle, że ja ich sam nie znałem. Nawet tak. Znaczy dużo ich nie znałem. Bo to nie jaki, to jest, że one były wysłane? Proszę? Nie. Też dlatego, że były wysłane, czy ich nie wywoływałeś? Nie, no na początku ja nie miałem dokąd wysyłać, okay. Więc ja dopiero jak się połączyłem z Newsweekiem, a potem z Time'em, to wtedy się wszystko niewywołane wysyłało. W Newsweeku akurat też na początku się robiło też i czarno-biel i kolor właściwie, bo oni, międzynarodowa edycja Newsweeka jeszcze wtedy w latach 70., początek 80. jeszcze była czarno-biała, poza okładką i może jakąś wkładką. Więc oni prosili, żeby robić w czarno-bieli i w kolorze. A potem to już było tylko kolor. No tak. Ale wszystko było wysyłane i ja tego też nie znam. Moja asystentka bardziej wie, co jest w moim archiwum niż ja. Bo ona to wszystko porządkowała. Chcę też się ciebie zapytać, bo był jakiś taki mam przynajmniej wrażenie, a może to przez ten Facebook, że był jakby taki duży czas twój i tak dalej, potem właśnie ujawnianie wszystkich twoich zdjęć przez długi, długi czas, a potem takie mam wrażenie, jest trochę wyrwy takie, jakby mniej twoje, czy i na przykład 5 lat temu był chyba ten słynny Marsz Niepodległości, który też tak się mocno rozeszło w twoich zdjęciach, pamiętasz? Tak, 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 tak. A ten okres pomiędzy tym marszem? Facebook mnie to skasował. Czy to Facebook właśnie? I Facebook to skasował, powiedział, że tutaj promuje faszyzm i tak dalej. I ja napisałem do niego, słuchajcie, to ja jestem fotoreporterem i ja niczego nie promuję, tylko po prostu rejestruję. I oni, nawet tutaj jakiś polski przedstawiciel do mnie potem zadzwonił i przeprosił. Okej. Okay. Ale to jest zadziwiające. Ale pytam się, wiesz, co ciebie teraz od ten czas właśnie pomiędzy takim dużym boomem, że tak powiem, na ciebie, na twoje zdjęcia na początku lat 2000, tak bym powiedział, a potem ten Marsz Niepodległości. Co w tym czasie robiłeś tak naprawdę? Czy też jakby dokumentowałeś życie Polskę tutaj, gdzieś coś się działo? Może tego? Nie aż tyle. Znaczy, trzeba pamiętać, ja byłem przez 6 lat, mieszkałem w Wiedniu. Okay. Co nie znaczy, że ja cały czas tam byłem. Ja byłem bardziej tutaj niż tam, ale jednak dom miałem w Wiedniu. Bo to biuro Time'a, znaczy biuro Time'a, redakcja Time'a na wschodniej Europie była tam, jak już zamknęli biuro w Warszawie. I zawsze był kontakt trudny z tym korespondentem, bo telefony nie były tak łatwe, żeby zadzwonić do Wiednia. I on powiedział, słuchaj, może jednak się przeprowadzić do Wiednia i będziemy sobie spotykać się i przegadywać jakieś tematy i będzie łatwiej, jak będę w Wiedniu, więc po prostu przyniosłem całą rodzinę i mieszkaliśmy. Ale i też z Wiednia było łatwiej, powiedzmy, do Pragi, do Budapesztu, bo Warszawa jednak jest daleko od wszystkiego, tak się pomyśli. To jest niby ta wschodnia Europa, ale jednak nie. Wiedeń jest bardziej centralnie nas położony. Ale po 6 latach wróciłem i właśnie otworzyłem po jakimś czasie, a to już późne lata 90. studio z kolegą, studio fotografii już reklamowo-komercyjnych. Więc ja zniknąłem jak gdyby z pola specjalnie, znaczy czasami reportaż. Tam jeszcze coś robiłem dla Time'a czy dla Newsweeka, ale to tak mało właściwie już wtedy było. Ale w tym studiu się odnalazłeś, czy nie? Nie, ja znalazłem się. W tym sensie takiej mówisz, że nie bardzo. Znalazłem, ale... Czy mówisz, że właśnie, że ze światem studyjnym się jakoś nie bardzo? Znaczy, dla mnie było dziwne przychodzić do jakieś jedno miejsce o 10 i wychodzić o 18. Ja tak nigdy nie pracowałem. Moja tylko, że ludzie się mogli zmieniać, tak? Te tak, historii, tak, jeśli tak, był tak, czas tak, na to. Tak, nie? Ale też ja też nie, jednak nie jestem studyjnym fotografem, ale na szczęście mój kolega, który mnie poprosił, żeby właśnie z nim to założyć, to on się na tym bardziej znał. I jakoś sobie dawaliśmy radę, aczkolwiek to nigdy nie byliśmy. Wtedy jakoś wtedy akurat reklama i komercyjne rzeczy, akurat przed nami było dobrze, ale jak my zaczęliśmy, to już zaczęło być tak trochę krucho. Taki czas. Więc nigdy majątku nie zrobiliśmy.
Bo zastanawiam się, czy jeszcze jakby myślisz sobie na jakimś nowym właśnie projekcie, który mógłby po prostu też być tak, można powiedzieć, spektakularny, jak wiele jakby twoich też zdjęć. Ja nie wymyślam tematów tak naprawdę. One się tworzą dla ciebie. One się tworzą, tak. Ja nie jestem, dlatego nie uważam, że jestem artystą, ja nie jestem kreatywny. Ja po prostu biorę życie za rogi, jak to się mówi, i tak jak mnie życie prowadzi, to prowadzi. Natomiast ja dużo z własnych rzeczy nie wymyślę. Nawet moje te tematy o dzieciach niepełnosprawnych intelektualnie, to też nie był mój pomysł, tylko akurat moja siostra cioteczna, która miała takiego syna właśnie bardzo, taki, co właśnie nic nie mówił, nie słyszał, nie widział, nie chodził. Ona powiedziała, weź go do studia i zrób mu zdjęcie i zobacz, co się stanie właśnie. I to dzięki niej, potem z tego się urodziła wystawa i potem następne i tak dalej. Ale to znów nie ja, tylko po prostu ktoś miał ten pomysł, tak. No ale w sumie ty wykonałeś, także okej, dobra. Ale wiem, że tam w kreacji jakiś, była taka historia, że chyba dałeś komuś tygodnik Solidarność. Znaczy to jest takie oszukiwanie. No ale powiedziałeś, że wyprzedziłeś tam rzeczywistość wcześniej, jakoś tak to nazwałeś. Jakby też to rozumiem, to się mogło wydarzyć. Fotograf nie powinien ustawiać zdjęcie, ale rzeczywiście parę razy przyznaję się bez bicia, że ustawiałem, żeby po prostu, bo pracując dla Newsweeka wtedy chyba to jeszcze było, już nie pamiętam. To czas jest bardzo, bardzo ważny, no tak. I Time się, czy tam Newsweek się zamykał w piątek i wymyślili, że coś muszę zrobić, no to ja musiałem zrobić właśnie, więc to trzeba było ustawić. Właśnie to ta gazeta Solidarność z tymi moimi mechanikami. I to przeszło? Tak, chyba tak. Tak. Znaczy to jest, to Tomek Tomaszewski oczywiście powie, że w National Geographic to by w ogóle nic takiego nie przeszło, bo im zupełnie nie wolno ustawiać, chociaż... Choroba wie, czy tak się nie wydarzyło. Tak. Ja kilka razy ustawiłem. To oni wiedzą i ewentualnie kiedyś... Powiedzmy, taka babcia, która sprzedawała chyba Wielkanoc w Pradze Czeskiej, akurat Gorbaczow miał przyjechać, a ja tam, gdzie Gorbaczow jeździł, to ja jeździłem za nim. I akurat ta babcia siedziała na ulicy przy jakimś takim kiosku i sprzedawała jajka, takie te pisanki właściwie, bo też mają taki zwyczaj na Wielkanoc. Ale z drugiej strony tego kiosku, gdzie ona siedziała, był właśnie duży plakat Gorbaczowa. Więc ja je poprosiłem, ale żeby nie dało razu. Skąd więc ja poprosiłem, czy może pani usiąść jednak tutaj. Więc i tak się stało. Więc ja może dwa, trzy razy może oszukałem świat. Ale a z tym to był węgierski, kto to był, co miał te spocone oczy? A to był Janusz Kadar, to był sekretarz generalny partii węgierskiej. Czyli... No ale ty nie widziałeś, że na tym błysku wychodzi, że to będzie mu tak ten? Nie, czy to nie, może nie, czułeś specjalnie, bo to naprawdę rozwaliło system, moim zdaniem, nie? Jak to mi się wiedział, na pewno wiedział, że... Ja byłem tak zdenerwowany, bo to było moje pierwsze zdjęcie na zamówienie okładkowe, bo w Time powiedzieli, że on im powiedział, że jego ulubionym zdjęciem jest właśnie i wisi u niego w biurze w KC w Budapeszcie, jest jego ulubione zdjęcie, ulubiony obraz to jest Lenin grający w szachy. Więc mnie poproszono właśnie w Time, żebym pojechał i sfotografował go. Tylko, że on był mały, więc musiałem jakoś to ten, i on stał na czymś takim. Właściwie taki klęcznik, ja nie wiem skąd w KC był klęcznik, ale niech będzie. A to był już starszy pan, więc on się bał, stojąc na tym i się denerwował. Ja się denerwowałem, bo też świeciłem w ogóle. Bardziej obraz świecił niż jego, tak. Obraz zawsze ma tę uwagę, że... Jeszcze werniksowany to świeci. Tak. To jest najtrudniejsze. Ale on był bardzo ładnie, ten obraz moim zdaniem. W końcu tak. Ale te dwie lampy, tam były dwie lampy zakładam, to tak? To były dwa różne światła, ale i tak. I idealnie. Tutaj, ale ja tego nie zauważyłem rzeczywiście. Dzisiaj to bym zauważył może, ale wtedy te nerwy jak gdyby zupełnie ten... I dopiero właśnie jak wywołali te zdjęcia w Nowym Jorku i mówię, słuchaj, on ma tutaj... On płacze, jak gdyby płakał za swoje grzechy w 56 roku. Niesamowite to zdjęcie. Ale to wyretuszowali. Ja nie wiem, jak się wtedy retuszowało z nim, bo wtedy jeszcze nie było Photoshopa czy coś takiego, ale coś z tym zrobili, że wygłodzili te rzeczy. Tak, ale jak to było
jak wygrało jakąś tam nagrodę World Press Photo, to był oryginał, właśnie nic tam nie było. A na te konkursy to sam zgłaszałeś zdjęcia, czy to... Nie, ja właśnie się dziwiłem, jak dostałem telegram, że coś wygrałem. Czy to Newsweek zgłosił? Czy tam Time? Time to zgłosił, ale nikt mi tego nie powiedział. Więc jak dostałem telegram, bo wtedy tak się kontaktowali, to nie wiedziałem, o co chodzi, co, jakie zdjęcie, co, jaka nagroda. No to takie niespodzianki to są fajne, co? To oczywiście, tym bardziej było przez fotę, niech będzie. No. A sam zgłaszałeś gdziekolwiek, kiedykolwiek się na konkursy? Miałeś takie poczucie, że coś to daje? Bo nie. Dziś tak jak rozmawialiśmy trochę o tych konkursach jeszcze przed nagraniem, że... Każdy myśli, że już jest fotografem? Tak. Ja często nie daję, bo jestem jury. Nie możesz. Nie wypada, nie mogę dać. Ale też, no co ja bym dał właśnie, ja nie wiem. Tak naprawdę. Ale wcześniej, jakby myślałeś o tym, jakby coś to dla ciebie znaczyło? Czy jest to jakiś pewnego rodzaju otworzenie właśnie kariery, drogi, myślisz, dziś? Nie, dziś? No jak byłem częścią tej Polonii londyńskiej, jak jeszcze byłem w Anglii, to był taki konkurs tego lokalnego jakiegoś domu polskiego, właśnie przy kościelnym, to wszystko było z kościołem złączone i oni zrobili jakiś konkurs i ja wygrałem chyba drugą nagrodę albo coś takiego. Więc to były moje początki. A potem rzeczywiście, nie jestem specjalnie zwolennikiem, często jestem jury, ale nie zawsze jestem zwolennikiem konkursu. Ja w ogóle nie lubię konkursów, znaczy nie bardzo wierzę w konkursach, gdzie trzeba płacić, żeby się zgłosić. Ja wolę właśnie taki World Press Photo, gdzie nic się nie trzeba płacić i po prostu i będzie jak będzie. A tam, gdzie trzeba płacić, to już jest dla mnie zawsze jest podejrzane, że to jest, gdzieś ktoś na tym zarabia właśnie. Ja nie, już palę 6 fotografii, ale że to nie jest dobre. Ale niektórzy uważają właśnie, że trzeba płacić, żeby jednak nie wysyłać bzdur. Właśnie. No tak. Ja nie wiem, kto wygrywa w tym momencie. Ale ja... A do czego tak naprawdę twoim zdaniem są konkursy? Żeby wyłonić coś, bo tam jest też zawsze jakaś szczypta szczęścia. Przecież to samo jury teoretycznie, które tam może być 5, 7, 10 osób, mogą tego dnia, nie wiem, nie zauważyć może czegoś w wyniku, prawda? To jest bardzo, bardzo delikatna sprawa właśnie, bo tym bardziej jeszcze jak masz 5000 zdjęć, tak. Siedzisz wygodnie w hotelu i na ekranie. Dawniej jak to wszystko było na stołach i na podłogach, to było już bardziej uważne, a przy okazji było łatwiej wszystko porównywać. Tak. Na ekranie jest gorzej. Natomiast jak jest na ekranie i ty masz kanapki, kawę i siedzisz wygodnie, to możesz po prostu przysnąć i nie zauważyć czegoś. I tak czasami się zdarzało, że właśnie ja czasami się ocknąłem i mówiłem, słuchajcie, no coś tam było kilka zdjęć przed tym, może wróćmy, bo wrzuciliśmy jakoś, może wróćmy, bo może coś tam i potem to zdjęcie jest w nagrodach właśnie, więc to trzeba strasznie uważać. Ale faktycznie to jest bardzo, bardzo delikatna sprawa właśnie. Bo tym bardziej jak zaczynasz wyrzucać tyle, to faktycznie już ten odruch wyrzucania jest bardzo niebezpieczny, bo po prostu faktycznie możesz się nie zatrzymać na czas i wyrzucić coś. Więc tutaj fotografowie mogą się rzeczywiście bać, że jury może nie być aż taka dobra, ale no gdzieś tam w końcu wybieramy. I w końcu gdzieś tam mamy swoje racje. Ale sam nie, ja tylko właśnie tak, tylko ta nagroda w Londynie kiedyś tam i World Press Photo. Ja chyba na World Press Photo kiedyś wysłałem te moje zdjęcia tych dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, ale bez echa? Nie, nic z tego nie wyszło, tak chyba nie. Nie, ja chyba innych nie wysyłałem, nie. To zostałem innym. Ale jest bardzo ciekawe oglądać te zdjęcia, muszę powiedzieć. No tak. Bo to raz, że widzisz, co inni robią i czasami twoi koledzy, chociaż nie bardzo wiesz, kto robi, bo to są anonimowo, ale czasami się domyślasz. Więc to jest dobra nauka w ogóle dla fotografa, żeby zobaczyć, co inni robią. Tylko zawsze jestem przerażony, że to jest trudny zawód właśnie, żeby naprawdę jak jest trudno zrobić dobre zdjęcie, które jest zauważalnie dobre. I to jest bardzo trudne, więc ja rzeczywiście wolę nie wysyłać, bo boję się tego. Ty raczej dokumentujesz reportaże i tak by to jest historia, ale kiedy widzisz, ktoś mi zadaje albo prosi mnie, proszę mi zrób ładne zdjęcie. tak. Widzisz, tak. Z czym ja się muszę mierzyć. To jest strasznie trudno zrobić dobre zdjęcia, albo ładne zdjęcie. Możesz mi zrobić ładne zdjęcie. Na zamówienie właśnie, to jest szczęście właśnie, jeżeli zrobisz dobre zdjęcie.
Ja uważam, że szczęście jest olbrzymią częścią co najmniej mojego życia. Bo wiesz, kiedy ktoś naprawdę już nie chce tak znowu w ten temat schodzić, ale często to mówią te osoby, które właśnie są na przykład otyłe albo gdzieś siebie nie akceptują, tak? I wtedy no, ja sobie myślę, kurczę, no ja mogę to zrobić, ja cię widzę, tak. Jesteśmy tak, jak tu dzisiaj jesteśmy, ale... Ale wyjdzie jak wyjdzie. I ja tego nie zmienię, ale nie chcę Photoshopa, bo nie retuszuję już od jakiegoś czasu zdjęć, tak. Jakby bardzo jestem temu przeciwny, bo się oszukujemy nieustannie wszyscy, więc teraz... Lepiej nie. To jest temat taki, kurde, dość trudny i śliski. Ale myślę, że sobie do tego tematu jeszcze za sekundę wrócimy. Zmieniłbym tło, bo to już prawie pół godziny minęło. Tak z tobą szybko idzie rozmowa. Tak. Dziworski Bogdan bardzo szybko mówił i skresał w swoje ten, jakby tak. Zresztą, co ciekawe... Bracie, brachu. To bracie, to w ogóle stary. Tak. To urocze jest. I tak, różne bo... inne słowa używa, to jest on właściwie, tak. To jest urocze, tak. Takie teksty, słowa, które jeszcze gdzieś tam, właśnie jeszcze w nim są, pamiętam starszych osób, które takie używają, albo bywaj zdrów na przykład, takie powiedzenie. To jest, nie? Dzisiaj to... No to jest powstanie właściwie. Bywaj zdrów. To. Albo serwus nawet. Serwus, tak. Na kurtkę skafander mówiono kiedyś. Skafander, aha. Tak? Znaczy, ja myślałem, ortalionową kurtkę, skafander. A ja myślałem też taki, który przez głowę się wstadza, może, ale ja nie... To kangurka może. Dużo słów nie znam właśnie. No tak, może tak być. Dobra, zmieńmy tło, chwila przerwy. Jeszcze sobie zobaczę, dobra. Aj tak. A to nie jest błysk? To jest specjalnie pod nasze wideo wywiad. A, czyli to jest po prostu tak, ciągłość? Tak. Czyli tylko to błyska? Tutaj wyłączam pilota, bo on jest, wiesz, żółty, więc żeby nie przeszkadzał w tym, no. No jeszcze nie ma takich, chociaż może są takie, żeby LED świecił i tu jednocześnie to, ale to by gasło. Bo z reguły te piloty gaszą się po błysku, nie? Tak. Ale nie chcesz w ogóle LED-owo oświecić? To zdjęć? Tak. Czasem to wykorzystuję. Tak. Coraz lepsze robią. To za mała ekspozycja. Nie, coraz lepsze robią. Tak. Jakby jest okej. Okay. I tak. Też tą barwę można zmieniać. Tak, ja bym był bardziej za tym. Ja nigdy nie lubiłem błysku, bo ja nie widzę. Raczej w sensie, nawet jak jest pilot, to, no, to jest trochę inaczej niż same światło błyskowe. Więc ja, gdybym miał teraz studio, to bym używał właśnie LED-owe. No ja właśnie, o ile pamiętam. Jeżeli widzę jakieś, co to światło robi. No ja dokładnie 20 lat temu pierwsze kupiłem lampy jakieś chińskie, w ogóle gdzieś coś tam mi się udało znaleźć. 20 lat temu? Już robili, tak. 2003 rok to był. Prymitywny jeszcze. To w ogóle była taka żarówka błyskająca, dziwna. Można było tam nakręcać jakieś takie filtry kolorowe, ale pamiętam, to nie było regulacji mocy, czy jakby wtedy, wiesz, aparatem. To była tylko błyskająca żarówka, którą wyzwalałem wbudowaną lampą tutaj, w pierwszym aparacie. No ale na to mnie wtedy tylko było stać i jakby to, wiesz, to mi pozwoliło już gdzieś coś tam zobaczyć, jak to zaczyna się dziać, a potem były polskie lampy, może znasz takiego pana na Puławskie, mieszka Kazimierz Wolski i miał takie swoje polskie lampy Sandbox. Nie. Był konkurencją dla Elfo tych lamp z Łodzi. Ale kiedy to było? Wciąż pan Kazimierz żyje, myślę, że jesteście w podobnym wieku i on te lampy robił też tak długi czas, no. Tak, bo za moich czasów tutaj nie było, znaczy na początku, w latach 70. to ja sprowadzałem właśnie kolegom, czy koledzy właśnie, Bołęcy takie angielskie. No tak, to ja mam właśnie Bołęcy. To są Bołęcy, takie? To były, aha, tylko że wtedy jeszcze były, no nie, to tak już były te budowane. No tak. Bołęc pisze to? Gdzieś z tyłu pewnie jest. Tak. Więc to były te pierwsze i zresztą Kadara właśnie robiłem, pożyczyłem od koledzy, sprowadziłem te Bołęce takie przenośne, w sensie, że to nie trzeba było mieć tych wielkich skrzyń, generatorów i tak dalej, ale od niego pożyczyłem, żeby pojechać do Budapesztu i sfotografować tego rzeźnika, że tak powiem. Okej, okay. Czyli na Bołęce wtedy robiłeś? Tak. I to właściwie nie mając doświadczenia ze specjalnego, więc no, nie dziwi ci się, że ten stres. I asystenta nie miałeś. Nie. Ani makijażystki. Gdybym miał makijażystkę, to by od razu powiedziała, słuchaj, no tak. To wszystko po coś było. Tak. Tak, niesamowite. Nie narzekam. Ale ja dużo z tym kolegą właśnie, któremu kupiłem te, znaczy sprowadziłem te Bołęcy,
robiliśmy parę albumów o, jeden o skarbach Jasnej Góry i drugi o Kościele Mariackim w Krakowie. Więc tam używaliśmy, to bo robiliśmy po prostu, reprodukowaliśmy obrazy i tak dalej. I świeciliśmy kościół i skarby te wszystkie na Jasnej Górze, cudowne, złote rzeczy. Ja się nauczyłem, co najmniej się nauczyłem wtedy w miarę dobrze świecić na werniksowany obraz. Tam. Nawet Matka Boska sama też się fotografowała, jak wyciągnęli z... bo ona w ogóle wisi w sejfie. To co na Jasnej Górze, to jest sejf z jednej strony, a z drugiej strony wisi to, nad kościołem. A z tyłu jest na innym poziomie, na półpiętrze jest właśnie sejf i żeby wyciągnąć obraz Matki Boskiej, to trzeba się włamać do sejfu właśnie. Mm-hmm. Ale to było zrobione i można było świecić i fotografować. To jest ciekawe. Nauczyłem się bardzo... Ty jesteś spryciarz po prostu. Bardzo przydatny. Ty jesteś spryciarzem, bo pamiętam też z jakiejś tam rozmowy twoje, że ty dzięki temu, że byłeś wtedy w tym długo na Jasnej Górze, to potem miałeś ten kontakt, który ci powiedział, żebyś poczekał z papieżem. Tak, dokładnie. To naprawdę we właściwym miejscu wiesz, gdzie... Zdolności techniczne czy talent to się nie liczy, jest kogo się zna i gdzie się jest. Łączyłeś fakty, wszystko tak, to ci powiedział, tak. Ale to jest też fajna zaleta właśnie bycia, zauważenia, wiązania tych faktów, łączenia tych kropek, że teraz to się wydarzy, nie? Tak. Bo ktoś, kto jest taką po prostu gapą, no to by w życiu tego nie wpadł. Ale zawsze mówię, że w naszym zawodzie szczęście jest bardzo ważne, tylko trzeba umieć, potrafić wykorzystać to szczęście. Pomóc temu szczęściu. Nic z tym nie zrobić. Tak. Ale jeżeli czujesz, że jest to szczęście, że masz to wyczucie na to i wtedy wiesz, możesz wtedy wiedzieć, co zrobić z tym. Dobrze, chciałbym teraz przejść, bo tak sobie na białym tle jeszcze przed sekundą to rozmawialiśmy. Jak ty się dzisiaj masz do tej fotografii, która właśnie tak dużo i w niej jest wpływu, wiesz, retuszowania jakby tych zmian? Bo w twojej fotografii tego właściwie w ogóle nie było, nie było. Nie, tak. Dziś tutaj też wiem, że nic z tym właściwie nie robisz. Na tyle pracujesz na Leica Q2, która tam po prostu jakby te kolory, wszystko ci odpowiada i nic z tym... Dużo nie zmieniła, tylko Photoshop używam wyłącznie jakiś kontrast pewnie. Jak skanuję swoje dawne slajdy i tak dalej, albo to żeby czasami już one to są kodakowskie albo fujiowskie slajdy, więc one są nieco nawet po 50 latach, ale czasami trzeba tą saturację trochę podwyższyć i kontrast i wyczyścić w ogóle, plamkować tak jak się robiło dawniej pędzelkiem. A jeśli chodzi o te zdjęcia, co teraz Leica robię, no to co najwyżej ściemniam highlighty, żeby po prostu wyciągnąć niebo i tak dalej, żeby jeżeli czasami nie widać, że tam są chmury, a tu jednak jak się ten przesunie, to te chmury wychodzą. I może trochę tam potem jeszcze pomogę tym chmurkom, ale nic innego nie zmienia właśnie. No. Tak, nam nie wolno czegokolwiek ruszać. Nie mogę latarni po prostu wyretuszować, chociaż to nie jest takie trudne, ale nie wolno ruszać. Czyli w momencie fotografowania to jest zwracanie uwagi na to, czy ona mi wchodzi w kadr, czy nie. Czy latarnia z głowy nie wychodzi. Tak. Ale i tak wychodzi czasami, więc to się zdarza. No ale wracając do tego pytania, jak ty się masz z tym dziś, kiedy patrzysz, widzisz ludzi, obserwujesz, czy w ogóle ten świat jest dla ciebie jakby niepotrzebny, w ogóle w niego nie zauważasz, nie interesuje cię to? No te wszystkie reklamowe pisma właśnie takie, gdzie rzeczywiście jest mocny retusz, to mnie zawsze denerwuje, bo to jest za dobre, za ładne i nieprawdziwe, więc niespecjalnie mnie to nie przyciąga właściwie, więc ja wolę prawdę, prawdziwość, a nie sztuczność, więc to jest... Nie jestem za tym. I cieszę się, że czasami są takie akcje, żeby właśnie fotografować młode czy kobiety w ogóle bez retuszu i to jest okej. Bo dziś nawet też słyszałem, że niektórzy nawet, którzy wykonują zdjęcia na filmie dziś, to też gdzieś jak idzie do gazety czy do kampanii, wiesz, reklamowej, komercyjnej, no to zdarza się, że tam gdzieś coś robią i to już jest jakby to... Bardzo możliwe, tak. Bo niby analog czasami wraca do mody, tak. ale tyle rzeczy można z tym zrobić, że właściwie... Bo to już rzadko się robi odbitkę już fotograficzną, tylko zeskanowana. A jak już skanujesz, no to już możesz bawić się nieźle. Więc jaki jest sens wtedy robienia na filmie?
Trochę. Tak. Skoro podejrzewam, że pewnie by ktoś już zrobił takie filtry, żeby te efekty były dodane, wiesz. I to jest takie coś, że zaczynamy się oszukiwać. W filmach nawet reklamowych odchudzamy osoby, bo żeby potem było tak, wiesz, żeby nie pomyśleć o tej osobie, bo akurat ona sobie teraz ma trudniejszy czas, okej, okay, też to rozumiem, wiesz. Ale ona, no to ją odchudzimy, bo tak nie powinniśmy jej pokazać. Albo ona prosi o to, żebyśmy takie nie pokazali. Potem... No, też można odchudzić. No ja cię, przyjacielu, nie będę odchudzał. Dziś tak jak jesteś, sam powiedziałeś, no brzuszek masz. Ja też coś tam mam, każdy sam z czymś się mierzy. Tak. Nie chciałbym tego robić. Właśnie to też jakby, wiesz, wierzę, że na tym poziomie, na tym etapie, z którym się tutaj dzisiaj spotykamy, no to tak jest, jak jest, no. Przeszedłeś w życiu bardzo dużo. A miałeś jakieś przygody właśnie na przykład z milicją? Jakieś tam tych jeszcze starych czasów? Że... No strasznie mi się, przepraszam, przypomniał mi się, że w niektórejś kieszonce miałeś schowany film na przykład z drzewami. To był najwyższy poziom trollowania tych ludzi. A nie, ja po prostu się nauczyłem być... Jak ty to robiłeś? Ty przy nim wyjmowałeś, że miałeś tu gdzieś coś schowane, że dałeś mu nie tą rolkę, co trzeba? Czy on nie patrzył na ręce? Na szczęście oni, jak widzieli legitymację dziennikarza akredytowanego w Polsce, no to, to trochę było łagodniej niż gdyby się tego nie miało. Więc na szczęście nie było to, żeby mnie obmacowali. Ale ja tak, rzeczywiście, jak była jakaś demonstracja, to miałem przygotowane filmy, co chętnie oddawał, bo i tak oni nie widzą nic, jak im się odda. A jak wywołają tak, że mają tak. A te, które nie chciałem im dać, to miałem rzeczywiście inny te, ale gdyby mnie obmacali, no to by znaleźli oczywiście. Tylko dwa razy chyba zdarzyło mi się, że musiałem oddać, bo były nieprzygotowane. A na tak zwanym dołku albo właśnie gdzieś tam byłeś przetrzymywany? Na dołku może za dużo powiedziane. Nie, raz pamiętam, jak była jakaś demonstracja się szykowała w Nowej Hucie, w Hucie Warszawa, to tam pojechałem i kręciłem się samochodem i raptem jacyś milicjanie, ale właściwie ubecy, bo to byli w cywilu, z pistoletem w ręku w ogóle, wyciągali mnie z samochodu i zawieźli razem z różnymi innymi dziennikarzami, bo oni nas znali, po prostu wiedzieli, kim byliśmy wszyscy, więc oni wszystkich starali się wyłapać czasami. I wtedy wieźli na jakiś komisariat i tam może na dołku to może za dużo powiedziane, ale w Katowicach było takie 3-4 godziny gadania, że tak powiem. Możesz troszeczkę się w tę stronę przesunąć? O, dzięki. Ale ja dopiero teraz widzę, że rzeczywiście byłem traktowany lepiej niż powiedzmy w tych Katowicach, jak ja fotografowałem to, co się działo w czasie masakry, ale jak była rocznica, jakaś czy tam miesięcznica tego, co się stało w kopalni Wujek, to mnie od razu zwinęli. I gdybym był polskim fotoreporterem bez żadnych papierów, To rzeczywiście 48 godzin mogło być, skonfiskowany sprzęt, film na pewno. A że kryptonim Kret miałeś, to też ciekawe. Skąd to było? Ale to już w 75 mnie to nadali, właśnie jak tylko otworzyli moją teczkę, to byłem Kretem. Pewnie od kretyna, ale... No nie, no nie, tak, nie, no gdzie to? Raczej jednak przemycałeś te materiały tutaj, ale, w sensie... No wtedy jeszcze nie, no wtedy jeszcze nic się nie działo, tylko że oni się interesowali, jeżeli ktoś jest zainteresowany fotografią. Mm-hmm. Oni się bali fotografii, właściwie fotografów. Ale wtedy w Katowicach to właśnie rzeczywiście było widać, że polski fotograf by siedział długo, a mnie tylko po prostu przeskuiwali przez 3-4 godziny i straszyli właściwie. I wzięli te filmy, które ja im dawałem, ale nic innego. Więc ja nie miałem strasznych tych, ale ja dopiero teraz widzę, że mnie tak traktowano. Mnie to wystarczyło, że tak mnie traktowano, w sensie, że to wystarczająco nieprzyjemne, ale dla polskiego fotografa bez papierów to już było, nie było wesoło. To na koniec sobie zejdę na jakąś taką prywatę, ale właściwie sam, bo odkrywałem swój potencjał w życiu, ty jak mówisz, że odkryłeś go, że urodziłem się, jestem fotografem i tak dalej, tak fajnie to też ci wyszło, to teraz się zastanawiam, jednak zakładamy tą rodzinę, bo chcemy, bo możemy, bo tak się historia nasza potoczyła, droga i tak dalej, ale bywa też tak, że często no, ty wyjeżdżając na te do pracy, jakby robiąc zdjęcia, no to pewnie na przykład relacje, albo były momenty, w których może jest twój syn Filip potrzebował cię, a może żona, a może coś gdzieś. Jak to wszystko, wiesz, pogodzić? Pytam się w sumie ciebie teraz jako
Kto może mi podpowiedzieć coś? Może dasz mi tak zwanego protipa? No, trzeba być w miarę łagodnym człowiekiem. Znaczy, dla fotograf nie musi być może łagodny w swojej pracy, ale powinien być w miarę łagodny, a nie jakiś narwanym szaleńcem, bo to nigdy nie pomaga. Czasami to może być atrakcyjne, ale to nie pomaga w relacjach międzyludzkich, a tym bardziej nie między żoną i synem i tak dalej, i dzieckiem, więc trzeba być właśnie tolerancyjnym i łagodnym właściwie, i spokojnym człowiekiem, i wtedy, i rzeczywiście to był problem dla mojej żony i dla syna na pewno, który wtedy dorastał, to nie było łatwo. I że ciebie jakoś bywało, że długo cię nie było, nie? Czy moje tematy zazwyczaj jednak latają, jak się pracowało, powiedzmy, jak byłem już w Wiedniu i syn miał kilkanaście lat właściwie, to ja wyjeżdżałem zazwyczaj na kilka dni, jeżeli w ogóle, ale czasami to było na kilka dni, kilka razy w tygodniu. Tak się mówi. Łatwiej. Tylko kilka było takich podróży, kiedy musiałem być dwa miesiące w Związku Radzieckim, a potem może 3 tygodnie w Związku Radzieckim. To dla rodziny jest trudne, oczywiście. I tak pytam się właśnie, czy gdzieś... Moja żona też musi być tolerancyjna i łagodna. Więc jeżeli razem tak się zgadzamy, no to można przeżyć. Ale rzeczywiście mnóstwo fotoreporterów musi się rozwijać. Co nie wyjeżdża, właśnie. Bo to nie sposób wytrzymać właśnie. Taki zawód, który jakby sprawia, że jakby bywa, że was jakby jest mało w domu. Nie? Dlatego też zastanawiam się, czy Filip ci kiedyś na przykład nie powiedział, kurczę, tata, ciebie za mało było w domu, wiesz, brakowało mi ciebie. Ja nie wiem, czy on to powie, ale na pewno tak było właśnie. Na pewno tak było, więc i mogę tylko przepraszać, że mnie nie było, ale to już nic nie przywróci. Ale rozmawiacie, rozumiem, w ogóle gdzieś w relacji. Teraz jesteśmy bardzo dobrze i dlatego też robi książkę ze mną, czy moją książkę. Więc nie jest źle. To fajnie, to dobrze to słyszeć naprawdę, bo te relacje właśnie między rodzicami to często kuleją, bardzo to jest często. Tak, ja miałem mnóstwo kolegów fotoreporterów, którzy po prostu... Lepiej, jeżeli ktoś jest fotoreporterem, lepiej się nie żenić. Albo jeżeli jesteś fotoreporterką, też nie wychodzi za mąż. Dopiero później w życiu, ale wiesz co, no ile można życie robić swoje właściwie, więc to tak nie działa. A kiedy tata twój ci jakby powiedział, no dobra, to już rób sobie te zdjęcia, czy w ogóle jak wyjechałeś do Polski, czy ta szkoła, jak wybrałeś? Ja wyjechałem do Polski w 73, a tata umarł w 76, więc ja dopiero wciąż byłem początkującym. Okej. I on, właściwie jest mi zawsze przykro, że on nigdy nie zobaczył, co ja w końcu w życiu zrobiłem, bo w 76 to ja jeszcze mało zrobiłem właśnie, no tak naprawdę. No tylko tyle, że siedziałam w Polsce, co na szczęście rodzice mi moi nie narzekali na to, że dlaczego wyjechałeś do Polski i tak dalej, bo sami nie chcieli wrócić do Polski, po prostu dla nich to było już nie do pomyślenia, ale nie mieli pretensji do mnie, że ja pojechałem, że często tak jeździłem na wakacje do Polski i że w końcu wyjechałem, tylko że ja wyjechałem, nie myśląc, że ja wyjechałem na parę miesięcy, tak myślałem, ale zostałem w przyszłym roku, w maju będzie 50 lat, więc oni tego jeszcze nie wiedzieli. A mama cię wspierała w twojej fotografii? Miałeś takie poczucie? No, mama mi zawsze wspierała, ale może też nie rozumiała, co to jest życie fotografa właśnie. A robiłeś zdjęcia jeszcze jak... Trochę, jak się starałem uczyć fotografować, to parę zdjęć mamie zrobiłem i tacie. Ale ja nie jestem dobrym fotografem rodzinnym. Nawet to słyszałem żona też o tym. Zawsze mówi, no ja ty z tego żyjesz i takie zdjęcia robisz? Jezus Maria. Nie chce nam się tak czasami już dokumentować. Znaczy, wiesz co, jest tak. To jest zupełnie innego. Zobacz, jakie to jest fajne, by było zdjęcie. To ja wtedy mówię, proszę, to zrób. Jakby ja tego nie zauważyłem i nawet zanim bym to może zauważył, to że to nie jest moje. Jakby mówię, to proszę zrób, jakby nie chcę go robić. Wolę raczej, kiedy to ode mnie właśnie, wiesz, wypływa. Oczywiście, i chcę to zrobić. I czuję to. Po swojemu, tak, i widzę. W przeciwnym razie to w ogóle nie jest jakby nawet moje zdjęcie, więc jakby tak. I te wszystkie historie, spotkania rodzinne, no to jeśli ja faktycznie coś poczuję, że chcę zrobić, to sobie to zrobię. Tak, dokładnie. Ale nawet jak robiłem te zdjęcia w studio tych dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, to najgorsze było to, że oni przychodzili z rodzicami. Byli z nimi. Tak.
I to jest straszne, bo oni wtedy stoją, rodzice stoją za linią i dla fotografa to jest samobójstwo właściwie, trzeba tylko popełnić właściwie, jak rodzice mówią. Żeby coś tam z nich tak. Nie ruszaj się tak, a to przecież ja liczę na to, że to dziecko coś stanie i zrobi, a nie to, że matka tam czy tata pomaga im. Że wejdzie w relację z tobą, no nie? A jak ci się w tym wchodziło, w te relacje wtedy? Z nimi? Powiedziałeś rodzicom, żeby jednak się skowali, bo tak często mówię. Może aż tak jestem jednak bardziej może łagodny w tym sensie, że nie powiedziałem, słuchajcie, wyjdźcie i zamknijcie drzwi za sobą. Może czasami prosiłem, żeby może trochę się ciszej zachowali, ale już nie pamiętam. Ale z tymi dziećmi to było okej. Okay. Wiesz, takie dziecko jest... To są oni, jak wchodzą i są tacy wystraszeni i nie bardzo wiedzą, co się ma dziać, ale jak zaczynają pozować, to są zawodowi modele właśnie. Proszę. Więc to jest, ale o ile właśnie matka czy ojciec tam nie agitują z tyłów. Tak, bo w ogóle większość tych, wiesz, osób występujących jakby przecież przed naszymi obiektywami, to oni nie robią tego codziennie. To tylko mówimy ewentualnie o profesjonalnych modelach, aktorach, wiesz, którzy wiedzą, jak zapozować, mają kontrolę ciała, żeby to dobrze wyszło w kompozycji, bo ja też tego szukam. Ale cała reszta ludzi to z reguły właśnie zadaje pytanie, co ja mam zrobić, jak mam stanąć, co z rękoma. No, wiesz, i to jest trudne. Ja im ostatnio odpowiadam być i to jakby wtedy się zaczyna cała historia. I to jest to model musi właśnie robić swoje i wtedy i fotograf musi to wyłapać i załapać. Ale rzeczywiście z tym, najgorsze jest coś takiego. Daj, dla żartu zrobię to zdjęcie. To jest to, że zawsze wygląda, gdyby ktoś bije prosto w twarz bo, że to musi jednak być coś takiego, albo jak to kobiety muszą zapominać, jak to wszystko się robi, ale... No ja wyczuwam w tym po prostu jakąś pewną sztuczność, jakby poza w słowniku języka polskiego ma dwa znaczenia i to pierwsze to jest oczywiście, że poza jakiś układ i tak dalej, ale to drugie, jest tam użyte słowo sztuczność, więc ta poza dla mnie jakby częściej przemawia w jakiejś sztuczności, szczególnie kiedy ja tam proszę kogoś, a ktoś w sumie by tak nie usiadł, więc dziś na przykład w naszej rozmowie to jest 90% czasu faktycznie z jednej na drugą, tak? Jakieś tam momenty i muszę jakoś odchyla się, ale udało mi się zobaczyć na pewno parę fajnych kadrów takich, które wynikły po prostu z rozmowy. Raczej trzymasz, tak z obserwacji mojej, mimo tej rozmowy, zauważyłem, że raczej ręce trzymasz przy sobie, w sensie jakoś specjalnie się nie drapiesz, nie gestykulujesz, tak. Rękoma czy rękami, to rzeczywiście. To na koniec jeszcze album, który wydałem w zeszłym roku o pożegnaniu mojego ojca, z dedykacją dla ciebie, to na spokojnie sobie... Nie ma takiego snu, ojej. To jest zdanie akurat, które wypowiedział kilka dni przed śmiercią i to jest... Pan zawsze wącham książki, bo to jest drugi ten... Ja zapach. Też! Dobre magazyny, tak można powiedzieć. Ja zawsze od czasu, kiedy właśnie w Londynie mieliśmy elementarz, po prostu ktoś nam przysłał elementarz, ten oryginalny właśnie jeszcze w latach 50. I to było drukowane w Polsce i było czuć tę sosnę właśnie. Ten papier też był taki prymitywnie wyszykowany i ta farba. Farba, tak. I pachniała, to właśnie wtedy sobie wyobrażałem polskie drzewa właśnie. Tak. Okej. I od tego czasu zawsze wącham książki. Tak. Tak. Jest coś w tym, że ja też wącham zawsze. Dlatego też nie czytam na Kindlu, czy jakoś, bo tam nie ma co wąchać. W góry jest to fajne. Wiesz, kiedy pojechałem jednak z książką czy z dwiema w góry na szlak, gdzie trzeba było przejść od bazy do bazy, to nie było. To wtedy ten Kindle mi się przydał, bo miałem tam trzy książki i to było, wiesz, w elektronicznej postaci to było okej. Jakby czasem jest okej. Tak, i w górę proszę pamiętać, żeby brać sobie paprykę. Gdzie? W góry? W góry, tak. Zamiast butelkę z czymś tam, tylko papryki. I nóż i sobie, i to raz, że jest lekkie, bo nawet jabłka są cięższe, lekkie i trochę gasi pragnienie. Serio? Więc to mnie tak nauczyli właśnie w górach, że świetna metoda jest właśnie wynosić... Czerwoną paprykę, tak? Czerwoną może, ale właśnie pewnie czerwoną tam. To jest dziwne, ale prawdziwe. Dobrze. Bo faktycznie każdy kilogram czy pół kilograma w górach to jest niewesołe. Tak. Dobrze, bardzo ci dziękuję, że znalazłeś czas. Ja uwieczniłem nasze spotkanie. O! Dzięki bardzo, fajnie. Szkoda, że nie podpisałeś tak, jak tu jesteś napisane. Uczę się. Uczę się.
Hutkiewicz, może zmienię ten podpis przy jakiejś kolejnej umowie w banku albo przy karcie, to prawda. Także to jest ostatnie 30 dni jakiegoś tam mojego czasu, mojego tatą, które... A tata chodzi. Ile miał lat, jak zmarł? 50 był rocznik, 2 lata temu. Ja jestem miliony rocznik, no to kalendarz. To 70 lat? Miał 60... On się urodził 14 października. Którego? 14 października miał urodziny. A ja 21. 21, wiem. To był tydzień starszy ode mnie. Czyli ja tak no, ale nowotwór, nowotwór. Aha, czyli nowotwór. Choroba, tak? Tak, tak. No tak, ja jestem dokładnie rówieśnikiem. Teraz skończę 72 lata. No i tak, widzisz, on przestał robić zdjęcia, bo usłyszał od właśnie, żeby się wziął za... Za zdrowie. Nie. W wieku, jak ja miałem 5 lat, to usłyszał tak, żeby przestał robić zdjęcia, bo to nie jest żadna robota. Aha, tak. I wziął się za stolarstwo. I to też mu dobrze szło, ale miał takie, ja go zadawałem pytanie, takie poczucie właśnie, że... Ja w nim inaczej widziałem takie poczucie, że on te zdjęcia bardzo kochał, robił, miał zostawił mi bardzo dużo ciekawych zdjęć, slajdów przecież właśnie też. Też, tak. Tak, dwie torby wielkie mam tego, więc to sobie tam czasem skanuję. Ale stolarstwo też jest piękne. I stolarstwo poszedł i siebie nazywał artysta stolarz. A, tak. Tak sobie nie, stworzy. To jednak praca z drzewem jest cudowną pracą właśnie. Gdybym nie był fotografem, gdybym się nauczył być stolarzem, to chętnie był. Wojtek Grzędziński też stolarstwo robi, nie wiem czy tak? Wiesz. Nie, tak, nie wiedziałem. Nie, no. Jest tak. To drzewo bardzo ciągnie trochę. Tak. I często na tych wszystkich filmikach w internecie często są takie przyspieszone te, jak robią studio, jakie są, ale te maszyny dzisiejsze są niesamowite, że już rzadko się robi coś ręcznie, ale jak robi się, to też jest ciekawe patrzeć, ale już nawet same te maszyny są ciekawe, co można, do czego służą te maszyny. Nie no, piękne. Bardzo ci dziękuję. To ja za przyjście, za spotkanie, za rozmowę będą prawdziwe, autentyczne portrety. Tak. Christopher Niedenthal, tak. Bez retuszu, wszystkie groski. Bez retuszu, wszystko zostałem taki, jaki jesteś. A to jesteś ty? Tak, 2 lata temu jeszcze się goliłem na łysa. A, tak. Taka historia, to już nawet szybko wspomnę. Kiedy tacie zaczęły wypadać włosy po chemii, to on strasznie się tym przejmował, że jak on wyjdzie na ulicę. Ja uznałem, że się ogolę dla... Solidarności, tak gdyby tak. I potem się nie mogłem zacząć zapuszczać ich znowu, powiem ci, bo to tak jakoś trochę pewnie żałoba, trochę jakoś tak wygodnie było i... No jest wygodnie na pewno, bo nic, znaczy teraz też nic nie musi zrobić, ale tutaj już zupełnie nic. No ale w czerwcu tego roku, jak już się widzieliśmy na tym wzlocie, w wakacje, to już zapuszczałem, to już odpuściłem to. Dobrze, bardzo ci dziękuję. Jeszcze raz ścisnę ci dłoń. Do skóra. Przyjacielu, miło cię było zobaczyć. Dzięki bardzo. Dzięki ślicznie.